poniedziałek 19, więc kolejny film na kanale Na Zdrowie. I chociaż zupełnie inny temat miał zostać poruszony, to piękna ozdoba, jaka pojawiła się na moich ustach, spowodowała, że zdecydowałam nagrać kilka zdań o opryszczce. Herpes simplex virus, bo tak to się fachowo nazywa, to opryszczka wargowa, która czasami jest też nazywana zimno albo błędnie nazywana też febra. Jeżeli ktoś nie miał opryszczki, to niech bardzo się z tego cieszy. To jest naprawdę uciążliwa, czasami długotrwająca sprawa, która jest na początku swędząca, potem są to pęcherzyki wypełnione płynem, ropą później, potem te pęcherzyki pękają i zaczynają się tworzyć stróbki, które w zależności od tego, w której części ust są, też pękają od tego, że ruszamy ustami i zaczynają się goić, czasami leci krew, to jest naprawdę ciężka sprawa z opryszczką, więc pomyślałam sobie, że powiem Wam, bo mam ją od dziecka, jak ja sobie z nią radzę. Teraz na szczęście dzięki zmianie diety, dzięki tym, że się suplementujemy, że żyjemy zdrowiej, ta opryszczka pojawia się maksymalnie 2 razy w roku, więc ja się bardzo z tego cieszę, ale pojawia się. I pojawienie się opryszczki najczęściej towarzyszy, stanowi albo przed chorobą, albo po ciężkiej chorobie, kiedy organizm już zdrowieje. Często może się też opryszka zdarzyć w okolicach miesiączki u kobiet, ale generalnie jest to sygnał dla nas, że w organizmie mamy jakiś deficyt, tak? Czyli coś się dzieje i warto wtedy zadbać albo o większą dostawę witamin albo o wyciszenie, albo o ciepło w organizmie. Więc warto się wtedy zatrzymać i pomyśleć, co się dzieje, że ta opryszczka się pojawiła. Tak jak powiedziałam, ja ją mam od dziecka i od dziecka sobie starałam się jakoś ogarniać ten temat. I oczywiście najpopularniejsza w dawnych czasach była pasta do zębów, która wyglądała strasznie, wielka biała kropa na ustach, ale która zasuszała tą febrę, tak? Ale mimo tego, że ta pasta trochę wysuszała, to jednak czas od momentu pierwszych objawów do momentu zakończenia to był czasami tydzień, czasami dłużej. Potem wpadłam na to, czy gdzieś usłyszałam, że może ocet, potem kwasek, przepraszam, nie kwasek cytrynowy, tylko sok z cytryny. I tak doświadczałam przez lata i powiem Wam, że ostatnio znalazłam sposób, który jest dla mnie rewelacyjny, bo jestem w stanie zahamować rozwój tej opryszczki w ciągu 1 dnia. Czas trwania tej opryszczki skraca mi się czasami nawet do 3 dni tylko. Już Wam mówię, co to jest. Najpierw, jeżeli mam pod ręką, pierwsze objawy, kiedy czuję, że coś się już zaczyna kluć, to stosuję maść, taką mam maść Taifu, która jest na bazie kanfory i ona jest też przeciwbakteryjna, wychładzająca delikatnie i ona bardzo szybko jak gdyby działa z tą febrą, czyli już jest pierwszy hamulec po nałożeniu tej maści. Jeżeli nie mam tej maści akurat pod ręką, to chyba najlepiej sprawdzająca się rzecz przez te 40 u mnie lat, to jest olejek z drzewa herbacianego. Ale jedna ważna rzecz, to musi być dobrej jakości, czysty, 100% z dobrej firmy, z certyfikatami olejek z drzewa herbacianego. Nie jakiś olejek kupiony za 15 czy za 20 zł w aptece, bo on nie za wiele ma wspólnego z olejkiem z drzewa herbacianego. To musi być 100% esencji z tego drzewa i to wtedy zadziała. O olejku będzie film za tydzień, bo stwierdziłam, że to jest za ważna sprawa i zbyt potrzebna w każdym domu, żeby nie opowiedzieć o tym. Ale dzisiaj tylko chwilę właśnie smaruję ten olejek albo zmieszany z oliwą z oliwek, albo bezpośrednio, jeżeli chcę naprawdę przehamować ten rozwój tej opryszczki, to bezpośrednio, delikatnie jedną kropelkę biorę na palec i wsmarowuję dosyć mocno w to miejsce, w którym się ta febra, tylko opryszczka pojawiła. Czyli olejek z drzewa herbacianego lub Taifu. A druga rzecz, o której na pewno też będzie u mnie film, to jest dodatkowe wzmocnienie, jak gdyby przez zewnętrzne działanie wewnętrznie ust. Chodzi o to, o zastosowanie moksy. Moksa to są sprasowane zioła. Jest moksa taka bezdymna, na przykład to są różne średnice, to będzie na pewno o tym film. I jest taka moksa, która dymi, wygląda tak naprawdę jak papieros. Ją się odpala i przykłada się w miejscu, gdzie na kciuku znajdują się usta. Na samym środeczku naszego kciuka jest nos, a trochę niżej są usta, bo jak wiecie, całe nasze ciało to są odpowiedniki odpowiedniki organów na dłoniach mamy, na stopach mamy i mamy tu też naszą twarz. Dlatego
nagrzewam sobie punkt, który odpowiada za usta i to uważam przyspiesza 40% gojenie się tej opryszczki. Także bardzo polecam. Taka moksa kosztuje złotówkę. Kupuje się oczywiście całe takie opakowanie, tu jest 30 moksów, ale je można stosować w bardzo szeroki sposób, nie tylko tutaj przy tym schorzeniu, można sobie na przykład przy katarze pomóc udrożnić nos. Zastosowanie sporo, będzie o tym filmie, już mówię to trzeci raz, także rozgadałam się. Podsumowując, żeby przyspieszyć czy zahamować rozwój opryszczki, polecam Wam bardzo olejek z drzewa herbacianego bezpośrednio nałożyć na opryszczkę, maść na bazie kanfory, ja mam akurat maść tajfu i dodatkowo moksę, która przez ten punkt tutaj ust na kciuku doprowadzi ciepło, energię do tego, żeby organizm był w stanie zaleczyć sobie tą opryszczkę jak gdyby od środka. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie kciuki, żeby to jak najszybciej mi zniknęło.